dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor Wejkiel i zapraszam was na Łowców Budyniu. Jest ze mną Kuba Kopiczak. Siemanko, witam wszystkich. Z duetu Białe Falochron. W jednym ze swoich utworów Kabona Fide rapuje: przecież życie piękne jest jak Wrocław. Wiemy, że Kamil jest właśnie z Wrocławia. I takie pytanie do ciebie. Czy często sobie dogryzacie, które miasto jest lepsze, Kraków czy Wrocław? Raczej nie. Poznaliśmy się we Wrocławiu, więc Wrocław jest dla nas obu poważnym miastem. Kamil też uwielbia Kraków. Właściwie to Kamil pochodzi z Mysłowic, ale Wrocław nas połączył, ponieważ poznaliśmy się właśnie we Wrocławiu w szkole. Myślę, że i ja, i Kamil kochamy i Wrocław, i Kraków na swój sposób. Czyli jakbyś miał wybierać między jednym a drugim miastem, to nie byłbyś w stanie? Myślę, że nie byłbym w stanie. Dobra, to zostajemy jeszcze na chwilę przy tym Krakowie. Którego krakowskiego artystę podziwiasz najbardziej? Chodzi mi oczywiście tutaj o branżę muzyczną, ale to chyba oczywiste. Okej. Kurczę, trudne pytanie, nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że podziwiam na pewno wszystkich moich kolegów z wytwórni Outpost. Ostatnio Outpost wszedł na zupełnie nowy poziom. Mamy tam bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi możemy współpracować. Myślę, że ostatnio Aleksy robi super rzeczy. Tomek Firganek jako Grant gra z nami na gitarze. Myślę, że teraz w młodym Krakowie dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy i polecam obserwować młodą krakowską scenę. Jesteście duetem, tak jak tu już nasi słuchacze mogli się dowiedzieć, krakowsko-wrocławskim. Gdzieś tam miłość do południa Polski, no, z racji pochodzenia was musi być. Ale skąd w tej muzyce tyle akcentów z Trójmiasta, z morza? Sama nazwa, Białe Falochron, Mewy i to wszystko. W ogóle skąd u was taki pomysł się narodził, że będziemy takim nadmorskim duetem? To może jakoś tak przyszło do nas samo i stało się takim po prostu symbolem dla nas czegoś miłego. Nasza muzyka, wydaje mi się, że opowiada bardzo, bardzo dużo o naszej codzienności, o tym naszym zwykłym życiu, o pozytywach i o negatywach. I jak sobie tak myślę o takim standardowym roku, to wakacje są tym najlepszym momentem, najpiękniejszym i może się nam z nim kojarzy. To jest po prostu symbol, który wyszedł sam z siebie. Czy ten symbol wakacji, tego szczęścia i tej beztroski? Tak, właśnie chodzi o tę beztroskę, myślę, że najbardziej. A w którym roku założyliście ten duet? To było z 2-3 lata temu. Myślę, że ciężko jest ustalić jakąś jedną datę. To może to zadam to pytanie inaczej. Mhm. Przed czy po pandemii? Znaczy przed czy w trakcie pandemii? Bo to myślę, że będzie tak. To myślę, że jesteś w stanie oddzielić. Zaczęło się przed pandemią. Spotkaliśmy się właśnie w szkole przed pandemią. Ale to wszystko. Nagraliśmy pierwszą piosenkę, która jest niedojrzała. To jeszcze nie jest to, co chcieliśmy robić wtedy, jeszcze nie wiedzieliśmy, co będzie robić. I wtedy zaczęła się pandemia. I w czasie pandemii zaczęły powstawać pierwsze piosenki, w których widzieliśmy już jakiś naprawdę potencjał i to, co zaczęliśmy robić. I myślę, że ta pandemia może jest początkiem, może ta pierwsza piosenka. Właśnie gdzieś tam wracając, powiem szczerze, że skupiłem się głównie na waszej Spotify'owej twórczości, gdzie później cię spytam, czy to jest jakby całość, którą wydaliście. Domyślam się, że nie. I jakby słychać w tych wcześniejszych utworach taką trochę, nie wiem, nostalgię właśnie, no słychać to, że to było robione podczas tej pandemii. Może to jest jakby takie mylne spostrzeżenie, ale słychać tą potrzebę takiego właśnie oddechu, tego wyjazdu nad morze, tego resetu, tej beztroski i w waszych utworach słychać bardzo to pragnienie tego i no, nie wiem, czy to było takie zamierzone działanie, czy też dobrze w ten okres czasowy się strzeliłem, ale to wybrzmiało z waszych utworów bardzo namacalnie. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie i bardzo. I ja też tak interpretuję tę muzykę. Można interpretować na wiele sposobów. Przez
teksty Kamila są zbudowane tak, że można je naprawdę interpretować na różne sposoby. Myślę, że szczególnie to słychać w piosence Jeden Trzeci Dzień To Samo. Ten smutek pandemiczny i pragnienie wolności, mówiąc wielkimi słowami. No dobra, więc już pojawił wam się taki pomysł, że będziecie pisać o morzu, o tej beztrosce. Mówię bardzo ogólnikami, więc tak. I skąd wam przyszło, skąd pomysł, żeby nazwać się Białym Falochronem? Jak powiedzmy, że rzeczy, które kojarzą nam się z morzem, jest naprawdę tak wiele, to jaka myśl wami pokierowała, że padło na Biały Falochron? W ogóle zaczęło się od nazwy sam Falochron. To było pierwsze, to nie było pierwsze, co nam przyszło do głowy, ale kiedy napisaliśmy tę właśnie pierwszą piosenkę, nagraliśmy sobie ją. To było tak, że ja właśnie jeździłem do szkoły do Wrocławia i żeby to była szkoła zaoczna i żeby nie płacić tyle za hotel, za spanie, to sobie co tydzień próbowałem spać u kogoś z kolegów, którzy tam mieszkali. I pewnego razu właśnie pojechałem do Kamila i nagraliśmy pierwszą piosenkę, która nazywa się Szukasz mnie, a ja ciebie. Jest ona tylko na YouTubie. Możecie zobaczyć, jest teledysk nawet. I następnego dnia przyszliśmy do szkoły i stwierdziliśmy, ale to jest super, musimy znaleźć teraz nazwę, co nie? I mieliśmy taką burzę mózgu, wyszedł Falochron, spodobało nam się, no ale nam czegoś zabrakło i ten biały był idealnym dopełnieniem, które też przyszedł jak grom z jasnego nieba, po prostu ta nazwa ujęła nas za serce. No brzmi spójnie, tutaj się zgodzę, więc tak... Myślę, że to jest najtrudniejsze nawet dla samego artysty, ale czy jesteś w stanie jakoś zdefiniować waszą muzykę? Ja wiem, że to nie jest zazwyczaj potrzebne, ale jakoś tak zaszufladkować do jakiegoś konkretnego gatunku muzycznego lub może bardziej inaczej, czym wy się jak najbardziej inspirujecie, bo no, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale no, można to nazwać rockiem takim undergroundowym, można, czy rapem, czy w ogóle jakby właśnie, jak ty to widzisz jako, no ty producent muzyczny, więc powiedzmy osobę odpowiedzialną za to, co słyszymy, jeśli właśnie chodzi o ten gatunek muzyczny. Jak ty to definiujesz, jak ty to interpretujesz? Jak właśnie próbujemy to jakoś zdefiniować, to zawsze kończymy na tym, że to jest coś pomiędzy rockiem, elektroniką i hip-hopem. I myślę, że nie potrafię znaleźć jednego gatunku, który opisuje tą muzykę. Myślę, że znaleźliśmy swój styl. Bardzo się z tego cieszę. Który trudno jest może zdefiniować jednym gatunkiem. No ale zawsze jakoś dochodzimy do tego, że te trzy gatunki inspirują nas najbardziej w tej muzyce. Okej. Okay. Wiemy już tyle, że studiujesz zaocznie we Wrocławiu właśnie z Kamilem i stąd się poznaliście, prawda? Tak, tak. Jednak no z własnego doświadczenia też wiem, że produkowanie muzyki to nie jest takie, że ej, Kamil, może coś zrobimy i ty siadasz i robisz, tylko gdzieś się tego jeszcze trzeba nauczyć, bądź no, samemu dojść do tego, więc od ilu lat jakby interesujesz się produkcją muzyki i kiedy powstało w tobie takie zainteresowanie do tego? Już od praktycznie od dzieciństwa interesowałem się muzyką, grałem na gitarze, ale przyszedł taki moment, kiedy zainteresowałem się właśnie, w ogóle całe moje dzieciństwo to była muzyka rockowa, tylko słuchałem praktycznie tylko tego i pewnie przyszedł taki moment, że zacząłem się interesować szerszą muzyką. Myślę, że to było w 2017-16 roku może. No i po prostu i od tamtego czasu trochę właśnie zaniechałem tego rocka, poszedłem w elektronikę. Zapisałem się na zajęcia w wspomnianym wcześniej już Outpoście, który prowadzi Michał Marczak. On mnie trochę też przeprowadził przez tą drogę uczenia się produkcji. I tak się tu znalazłem. Tak samo z siebie. To jest dobra, że to jest wspaniała historia o tyle, że bez jakiejś takiej napinki, że tak to wszystko wynika po prostu z siebie, więc no zobaczymy, gdzie będziesz za 10 lat, bo no, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to zaprowadzi na tam, gdzie sobie tego życzysz. Okej, więc spotkaliście się, tam nocowałeś u Kamila i
okej, nagrajmy utwór. Mhm. I czy to było jakoś bardziej zaplanowane, gdzie właśnie, ej, może założymy duet? I może jakby zrobimy piosenkę? Czy bardziej na zasadzie, dobra, mamy wolny wieczór, nudzi nam się, więc zróbmy piosenkę. W sensie, czy te całe działania związane z białym falochronem jakoś tak u was się działy od kilku, powiedzmy, miesięcy albo tygodni, że tak chcieliście z tym zacząć, wreszcie się za to zabraliście, czy raczej spontan na zasadzie, dobra, zróbmy piosenkę i potem poszło samo? Myślę, że już od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że chcemy coś zrobić razem, bo złapaliśmy bardzo razem fajny flow, wymienialiśmy się muzyką, rozmawialiśmy dużo, jakby czuliśmy, że mamy podobną trochę wrażliwość muzyczną i wiedzieliśmy, że chcemy zrobić coś razem, ale to w ogóle nie było jakoś zaplanowane, nie przemyślane, tylko to tak po prostu wypłynęło z nas i jak tworzymy dalej utwory, to też bardzo rzadko planowaliśmy, jaki utwór chcemy stworzyć. Bardzo często to po prostu się stawało w taki sposób, że wchodziliśmy sobie do studia czy do jakiejś salki, gdzie, do miejsca, które było po prostu dla nas wolne i zaczynaliśmy sobie grać, jakieś pomysły sobie pokazywaliśmy i myślę, że to też wpłynęło bardzo na naszą muzykę. To właśnie taka spontaniczność i to, że ta muzyka wynika też z jakiegoś takiego flow i myślę, że to słychać w tej muzyce. Gdzie można słuchać waszej muzyki? Bo mówię, tu już jak przeanalizowałem, na Spotify nie ma całej waszej twórczości i jak się w tym wszystkim połapać? Wszystkie utwory, które mamy, są na Spotify plus ten pierwszy właśnie utwór, który powstał, jest jeszcze na YouTubie. To jest na razie tylko wszystko, co mamy w internecie. Myśleliście o tym, żeby go dodać na Spotify, czy już raczej temat zamknięty? Myślę, że temat zamknięty, że on jest... lubimy go, ale... ale wiemy, że on jest właśnie jeszcze nie... po prostu jest niedojrzały. Tak o tym rozmawiamy. To jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Wspomniałeś o tym, że właśnie zacząłeś od produkowania i czy gdzieś tam cały czas jest taka w twojej głowie myśl, bądź była, ale już jej nie ma, żeby gdzieś tam też coś samemu robić, pójść jakąś działalność solową, bądź nie związywać się tylko z jednym artystą, tylko no po prostu działać trochę szerzej? Czy raczej zamykasz się na białe falochronie, bo nie krytykuję tego, tylko tak się pytam, jaki jest taki twój plan działania, nie wiem, jak to mogę nazwać. Ja działam jeszcze przez cały czas w zespole Run Forest. Działamy sobie w dwójkę z Grzesiem i tworzymy po prostu zespół. Wydaliśmy singiel w tym tygodniu, więc zapraszam też do odsłuchu. A jeżeli chodzi o działalność solo, to bardzo chcę wydać solową płytę. Już mam nawet bardzo sporo kawałków na nią, ale w klimacie takim mocno elektronicznym, takim klubowym wręcz. No ale na razie sobie to odłożyłem w czasie ze względu właśnie na biały falochron, na Run Forest, na studia. Czyli, czyli w tej twojej twórczości już nie ma żadnych gości, nie ma żadnych... tylko to jest sama elektronika. Chciałbym tam zaprosić sobie jakichś gości. Tak, jeszcze nie mam tych utworów, mam pomysły, ale, no, ale, tak, ale jest to muzyka stricte elektroniczna, taneczna, klubowa. No czyli wszystko będzie teraz na przestrzeni tygodni, miesięcy po prostu rozkwitało. No, mam nadzieję, jeszcze nie wiem. Na razie odłożyłem sobie to do tylnej szufladki w głowie. Zapraszam na social media, będę tam wszystko wpisywał. Był z nami Biały Falochron, jest był naszym, waszym gościem Kuba. Dziękuję bardzo, bardzo mi się super rozmawiało.